Dobrzyńskiego Stowarzyszenia Akwarystyka. Państwu dzisiaj powiedzieć dosłownie trzy słowa na temat prowadzenia i zakładania akwarium polskiego. Staram się to zrobić, że tak powiem, prosto i w miarę szybko, ponieważ akwarystyka morska jest stosunkowo nową dziedziną akwarystyki, bo jest od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Chociaż pierwsze właściwie badania wskazują, że akwarystyką morską już zajmowali się Chińczycy na zasadzie, że to akwarium już z potrzeb wodnych była wprowadzana słona woda z morza i pierwsze w ten sposób przenoszą akwarium. Pokazuję takie przykładowe pierwsze akwarium. Akwarium znajduje się w Wrocławiu tutaj. Jest jedno z największych akwariów w Polsce i w Europie. Zostało wyróżnione nagrodą akwarium miesiąca przez amerykańskich, że tak powiem, stronę LFKP. I to było pierwsze akwarium w Europie zauważone przez Amerykanów. Było to już niedawno, w 2008. Przedtem europejskie akwarium morskie praktycznie się nie liczy. Jakie mamy akwarium morskie? Dzielimy je tylko z rybami. Czyli jest tylko niewielka ilość skały, filtry zraszane. Powiem to, istnieje takie po prostu akwaria, nie zajmuje się tym, więc niewiele mogę na nim powiedzieć. Są one o wiele prostsze w utrzymaniu, ponieważ ryby nie mają aż takich wymagań jak koralowce. Są oczywiście tylko z koralowcami, gdzie są pojedyncze rybki na ozdobę, ale nie ma wcale. Są tak zwane mieszane, nie są najbardziej ulubione, bo pokazują rzeczywisty widok rafy. Chociaż to, co my próbujemy, że tak powiem, stworzyć w akwarium, nigdy nie wygląda tak rafa. Bo rafa to zazwyczaj są połacie, które są zdominowane przez jeden gatunek koralowców, między innymi przytykane czasami kilkoma innymi, a my próbujemy wygrać w stosunkowo malutkim zbiorniczku naprawdę olbrzymiej ilości okazji koralowców i rybów. Ze względu na wielkość, to jest taka ciekawostka. Im mniejsze akwarium morskie, tym mniejsze do utrzymania. Są właśnie te pikore, czyli poniżej 40 litrów. Zwyczaj to się robi takie właśnie kosteczki 15 litrów, 20 litrów. Tak jak tutaj są te roślinne skrawetka, jak pokazano. Nanoref to jest moja ulubiona, że tak powiem, grupa akwarium, bo to są akwaria od 50 do 120 litrów. Ciężko do utrzymania, ale można naprawdę z nimi już to zrobić. W każdym razie praktycznie dostanie. No i oczywiście ref. Olbrzymia akwaria od 240 litrów do 200 tysięcy litrów. Tak jak oceanaria. Niektórzy mają takie w domu. Proszę zakładać. To jest taki przykład typowego akwarium na ref na biurkowym. Kostka 20-30 metrów. Oświetlenie tylko na ref akui. Co dzięki temu nawet trzeba mieć żart do takich rzeczy. Typowy nanoref około 60 metrów. I oczywiście akwarium B to akwarium jest widoczne w stanie zjednoczonym. Taki jest więc. Te akwarium też zostało wyróżnione na właśnie stronie refiko w grudniu 2006 roku. Podstawowe, tak powiem panu, akwarium morskie. Temperatura 25 stopni, zasolenie 35% lub w gęstości w gramach na centymetr 1,025. Mówię, że jest tak zwana gęstość względna, co jest 1,0264. Mówię, dlaczego są te trzy podane parametry. Ponieważ urządzenia do pomiaru zasolenia są w różnych skalach kalibrowane. Niektóre pokazują tylko w procentach, niektóre w gęstości w gramach na centymetr, a inne w gęstości względne. Trzeba przeczytać i zobaczyć. Jeżeli się zacznie na przykład w urządzeniu, gdzie jest gęstość w gramach na centymetr, że się będzie do tej wartości dążyć, to ona jest zupełnie rzeczywistość inna niż to, co powinno być zmierzone. Takie urządzenia do pomiaru zasobowego. Moje ulubione urządzenie to prawie traktamentu. Chyba jedno z dokładniejszych i jeden z najszybszych pomiarów. Rupelka wody, światło przez załamanie, że tak powiem, światła zostaje nam natychmiast wynik na skalę obliczoną. Prostsze, o wiele tańsze, bo można je zakupić za 23 zł, takie drometry z kławikowy i uchyły. Zazwyczaj wszyscy zaczynają od tak. Jest to proste, skuteczne, podejrzane.
No i oczywiście już pomiarne, jak to już weszło, to ale urządzenie jest ciągle bardzo. Inne ważne. Amoniak zerowy. Niestety nie może być nic. Śladowe wartości amoniaku to jest po prostu zabójcze dla korpusu. Azotyny, azotany. Azotyny oczywiście tylko przy dojrzewaniu się drogę. Azotany daje się 8 mg tylko w akwariach, gdzie są same ryby, przy korowcach z pH 8,1 do 8,5. W takich granicach dużo kawa się trzyma, ale na przykład malutkich akwariach potrafi wahanie dobowe, przy moim na przykład jakie miałem, spadało od 7,9, nawet w dzień do 8,9. Nie był podawany, że tak powiem, żaden reaktor groził, nic, ale takie były wahania. pH oczywiście między 8 a 12. Inne najważniejsze parametry były, nie wiem, to jest 2,5 z tych, że tak powiem, ilościach. Przy czym jeżeli te wartości są troszeczkę, że tak powiem, wyższe, się nie dzieje nic gorzej, jeżeli jest tego mniej. W tym momencie koralowce twarde przyjemności nie ma jeszcze budować swojego, że tak powiem, struktury. Co potrzebujemy do założenia akwarium morskiego? Klasycznie akwarium, najlepiej w miejscu, które nie jest oświetlone słońcem. Wiadomo, przy słońcu na pewno jest domy. Nieważne, byśmy się starali, po prostu słońce powoduje, że nasza szyba w miejscach, gdzie pada, zawsze nie wyrasta, że to brzydkie są. Nie jakieś ładne makro oglony, które niektórzy specjalnie hodują w akwariach morskich, tylko po prostu jakieś tam nitki zielone. Sól. O sobie za chwilę powiem kilka słów. Bo to też zależy od tego, jakie akwarium się decydujemy. Czy to będzie czyste rafowe, czy to będzie tylko dla ryb, czy to będzie mieszane, czy to będzie rafowe z koralowcami twardymi, czy to będzie rafowe tylko z koralowcami miękkimi, które nie budują szkieletu papiennego i nie potrzebują dużych ilości wapnia. Oczywiście pompy różne. W zależności od wielkości akwarium po prostu stosujemy różne. Ja miałem 60 litrach używane w polskie akwarium. To napędzenie, że tak powiem, całej maszyny. Sprzęt potrzebny i niepotrzebny. O tym będzie też sobie kilka słów powiem, co jest naprawdę potrzebne w akwarium morskim. Co sobie można po prostu podarować z własnego doświadczenia. Akwarium możemy podzielić na tak zwane bez wyrywu konsultacyjnego. Przykładem jest to, co mamy u nas na GSA postawione w tej chwili, ten skarbowy. Tam jest po prostu taka pompa obiegowa, która robi ruch wody. Nic więcej. I automat olewający wodę. Na jaki okres? Krótki. Powiem krótki, chyba że jeżeli by się jeszcze dał odpieniasz, to w tym momencie nie ma. Tylko że ten odpieniasz gdzieś trzeba dać, a w tym momencie on jest wewnątrz akwarium. W tym momencie to zaczyna świecić. Bo niestety odpieniacze to są urządzenia, no może niezbyt pink. Ale niestety w takim wypadku no musi to być, bo po pierwsze odpieniacz usuwa nadmiar białek z akwarium i że tak powiem, też mechanicznie to wszystko zniszczy. Ale odpieniacz jest za chwilkę. Pokażę, jakie mogą być naprawdę duże i naprawdę malutkie. Drugi typ akwarium, ze zbiornikiem kontrakcyjnym, sum to normalne. Sum to jest oczywiście zbiornik pod akwarium, który po prostu chowamy cały sprzęt na panel. To jest zbiornik albo za akwarium, albo wydzielona tylnia część uboczną, część akwarium, gdzie możemy schować cały sprzęt. Tak to pokażę taki przykład. To jest taki właśnie typowy sum pod akwarium, to są zrobione komory. A odpieniacz, na wodę główną, środkowa może być na refugium, czyli tak zwany filtr plonowy, lub na DSB, lub on w warstwie piasku, która też służy jako filtrator. To jest taki przykładowy właśnie sposób działania sum. Przy jednym zawodach po prostu skrupa jest jeszcze zastosowany w jej złoże, jest odpieniacz, właśnie filtr plonowy, opakowana jest po takim źródła. Przykładowy taki panel filtracyjny. Zmieści się do sobie grzałka, podatkływa tam się grzałka, przepływa przez tą komorę, gdzie jest odpieniacz. Następna jest jakaś kamalowa komora, bo to jest zasypać na przykład żywą skałą, która jest w tym momencie w ciągu wody jest idealny filtrator, że tak powiem, pod względem biologicznym. I oczywiście pompa powrotu. Tak to wygląda sprzęt. Ładnie zamaskowane, sprzęty nie widać. Tak może też wyglądać sprzęt z akwarium morskim. To nie jest wcale, że tak powiem, dużo, bo widziałem zdjęcia, gdzie były tego
ale to już potem po prostu przy większość pobrania. Sól. Z kilkunastu procentów soli i naprawdę, tak jak powiedziałem, samo rodzaje soli na dane typy akwarium. Ktoś prowadzi akwarium, tylko skoro są twardymi, bierze solą, gdzie jest duża zawartość wapnia. Jak ktoś ma tylko ryby, nie chce utrzymywać koralowców, bierze tam, gdzie jest mniejsza zawartość. Przy czym, jakość soli jest naprawdę wasza. Mogę polecić, no zrobię tutaj reklamę, firmę Tropicmarine. Jest to według mnie sól bardzo dobra, otrzymywałem na tym akwarium 60 litrów praktycznie tylko na podmiana. Jest to bardzo twarde, rosły, szkodzi się do sobie dużym akwarium. Według mnie jedna z lepszych sól, no i najlepszy to jest w tej chwili chyba Price, według mnie, że tak powiem, rankingu w akwarystyce polskiej. Przy czym to się ciągle zmienia, to jest tak jak moda. Dzisiaj nosimy krótkie spodenki, to jest w zależności jak pomysł. Posiadanie akwarium morskie. Minimum 0,7 wata na litr. Naprawdę. Pod tym można trzymać tylko właściwie koralowce, jeżeli myślimy o koralowce. Jeżeli oczywiście jest tylko akwarium z rybami, można mniej, bo to nie potrzeba prosić. Możemy używać żarniki akwi, siedzutki połekowa, siedzutki te 8 i te 5. Chociaż te 8 się rezygnuje z powodu tego, że one mają mniejszy moc świetną w stosunku do wapnia. Mam proszę. Zazwyczaj się wykorzystuje akwarium z świetnym liter 5. To są duże akwaria. Panele z samymi świetnikami liter 5. To są właśnie typu nano, gdzie bez problemu można dopasować sobie te świetniki do wielkiego świetności akwarium. Świetniki powerką faktem jest do tych całkiem że tak powiem, gdzie na przykład mam 12-metrowe akwarium z modliczką, gdzie po prostu mamy się tylko nie wsadzę. A taka 18-watowa akwarium z modliczką. Ona jest dokładnie na 18-watowa. To jest 18-watowa. Tak na przykład wygląda na tym akwarium z modliczką, gdzie przyjmijmy, że tak powiem. To są pomieszane świetlutki i larwy pakli. W tym wypadku wcale praktycznie przemysłowa budowy. Można kupić ładną, piękną lampę akwarystyczną do akwarium morskiego, podwieszaną, od razu ze świetlówkami, może ona już tu może wykorzystać przemysłowo, tak powiem, znaczy nie żarniki, tylko oprawy. Jedyna wada jest tego, że większość firmowych lamp do akwariów, że tak powiem, morskich ma zabezpieczenie przy tak zwanym gorącym stanie. Jak zabraknie prądu, żeby przy gorącym, żeby on nie próbował się uruchomić, po prostu się uszkodzi. Niestety większość przemysłu tego nie ma. Tak właśnie wygląda kochowa lampa, która jest pewnie 150 W plus świetlówki akwiliczne do akwarium morskiego. Są na dwa rodzaje, że tak powiem, wkrętów. R7 plus jeszcze te dolne są stosowane do 250 W, wkręcane to jest 400 W. Większa akwarium oczywiście to większa moc. Praktycznie się nie przekracza nigdy w domowych warunkach 50 cm, po prostu trudno doświadczyć w domach. Tu jest pomieszanie waszych środków. Dzięki temu można naprawdę sterować wartość światła. I oczywiście żarniki mają różne temperatury, bo stosuje się w akwarystyce morskiej od 10 tysięcy centymetrów w górę. No i oczywiście same świetlówki mają tą samą praktycznie, że tak powiem, wielkościowo wagę, bo można sobie stosować, kombinować różowe, niebieskie, bardziej żółte, bardziej zimne, niebieskie. W tym momencie uzyska się taki, że tak powiem, wymieszanie światła w akwarium, jaki napasuje po prostu, czyli do takich koralowca dostać. To jest typowy panel na świetlówki. Można takie panele kupić. Niestety nie podam cen, bo nie wiem. Ja sobie po prostu wyrzeszę sama. Pomóc cyklacji. To jest Mercedes wśród pomocy cyklacyjnych do akwarium morskiego. Że tak powiem, w pełni sterowalna pompa elektroniczna. Podłączając tutaj sterowniczne sztuki się uzyskuje efekt falowania jak na rafie. Zmienne prądy wody, ale można też wykorzystać na przykład warunki tych na rafach. Na szafę, albo inne, że tak powiem, sprzęty.
będzie zdawać, jak powiem, swoje zadanie. Ciekawostka. Liczy się, że tak powiem, przepływ przez pompy do akwarium ratunkowego 200-300 razy objętość akwarium. 375 litrach mam dwie pompy, każda ma 12 tysięcy, które będą się przejmować. Tego nie znajdziecie w żadnym akwarium. Nie ma szans. Sprzęt potrzebny, nie potrzebny. Odpieniacz. Można się spierać z akwarystami morskimi, czy jest odpieniacz potrzebny, czy nie. Znam ludzi, którzy mają akwaria morskie bez odpieniaczy. Koralowce bardzo pięknie rosną. W wodzie dosłownie plankton pływa, widać go gołym okiem. W akwarium morskim bez odpieniacza tego nie zobaczymy. I trzeba niestety sztucznie dodać plankton, żeby koralowce miały zjeść w morskim. Filtr RO. Kolejna rzecz, którą niektórzy mówią, że musi być, niektórzy mówią, że nie musi być. Filtr RO, czyli odwrócona osmoza, wytwarza nam z kranówki idealny pH RO, tak jak po destylacji, że w destylacji często są jeszcze związki mniej z destylami, która jest niestety zabójcza dla zwierząt morskich. Tą wodę z odwróconej osmozy, tak powiem, mieszamy z solami i uzyskując sumę. Czyli wtedy mamy dokładnie zbalansowaną mieszankę, jaką potrzebujemy dla akwarium morskiego. Jeżeli weźmiemy kranówkę, to oczywiście to, co jest solą, plus to, co mamy w kranówce, a my nie wiemy dokładnie, co jest w kranówce. Tego się nie da określić. Tego nawet nie potrafimy, bo dociągniemy czasem i powiedzieć, co jest u nas w kranówce. Automatyczny dolewka. To uważam, że to jest obowiązek w każdym akwarium. Nie wiem, jak malutki, choćby nie wiem, jak duży. Po prostu mniejsza akwarium, to są większe wahania zasoby. Nie w 375 litrach potrafi 10 litrów wody dziennie odprowadzić. To musi być uzupełnione, bo inaczej zasoby nie wzrasta. Cud zostaje woda odprowadzona. To jest taki malutki automacik, bardzo, że tak powiem, potrzebny. Oczywiście im większe akwarium, tym musi mieć większy przepływ wody, żeby uzupełnić. Uzupełniamy właśnie wodę z odprowadzonej osoby. Reaktor i mikserii. Małe akwarium tego nie potrzebuje. Uzupełniamy wszystkie gwiazdki śladowe, łatwo magnety za pomocą podmiany. 10% tygodniowo, niektórzy to robią miesięcznie, 20-30% miesięcznie. Zależy się od akwarium od wielkości. Komputery akwarystyczne, to już jest dla bogatych. Można zwalić wszystko po prostu na małe urządzenie, które zadzwoni, a nie myślę SMS-a, że się coś dzieje nie tak. Sprzęty drogi. Łapki na ryby, siatki, rękawiczki. Teoretycznie się w akwarium morskim powinno robić nic gołymi rękami, ponieważ ugryzienie przez niektóre zwierzęta może być ciekawe. Ugryzły taki niewielki wielorzeczny, przez 3 dni miałem palec zerwania, ale też nie wiedziałem, co z tym zrobić. Ale potrzebne też. Ale i tak dalej, że to jest nic innego. Odpieniacze. To są takie typowe rzeczy. I nasze mogą być naprawdę duże, mogą być naprawdę malutkie. Przykładem naprawdę dużego, ale są jeszcze większe. To jest odpieniacz w domu, w akwarium. W tych oceanach, jak niektórych, to są odpieniacze, które mają wysokość 5-6 metrów, 7-3 metrów. Żeby po prostu wyrobiły pod daną ustawę. Działa to na zasadzie mieszania powietrza z wodą. Bąbelki wytwarzają pianę, a piana jest po prostu wybite białka i zanieczyszczenie, które zostają tego górnego, że tak powiem, wybite, wypchane, że tak powiem, siłą, to tam po prostu zostaje. Niestety to usuwa też plankton, niektóre mikroorganizmy zapalne. Przykład takiego malutkiego akwarium zrobionego przez naszego kolegę z porównywania. Trzeba wodę i rafkę. Zrobić butelkę do picia tego, co działa. Spełnia swoją rolę. Oczywiście to ma bardzo dobre. Odwrócona osmoza. Są przykłady popularnych filtrów, które można kupić na bez problemu na Allegro, zanim już jest sklepu nie uzyskać. I tu się znowu zaczynają schody, bo niektórzy jeszcze stosują specjalne żywice. Niektórzy uważają, że tak musi być i jest naprawdę olbrzymia i już drugi do uzyskania sukcesu na polskim. Uważam, że jest to jeden z rzeczy, który powinien być na akwarium, bo dzięki temu wiemy, jakie parametry mamy w soli, którą mieszamy, wylewając ją na akwarium, że tak powiem. A jak mamy kranówkę plus, to naprawdę nie wiem. Automatycznie. To jest
czujnik, tak powiem, pompa, system dolewania. To zazwyczaj się dodaje przy końcach, który pomoże pompić po prostu poziom, na przykład stosuje się na części zmienia, w komorach po prostu stał. On reaguje na najmniejszym po prostu odparowanie. Odparuje jakieś, nie wiem, 200 ml. Są czujniki mechaniczne, są czujniki elektroniczne, czujniki optyczne. W zależności od ceny. Uzupełnienie właśnie wam tej reaktory wam tej reakcji. To jest już sprzęt. No, kopię. Jak ktoś się zaczyna bawić w turystykę morską, to w którymś momencie w to wejdzie, albo w metodę tak zwaną malinga przez uzupełnianie drugi. O tej drugiej niestety metodzie niewiele powiem, ponieważ nie stosuję i chyba nigdy nie będę stosować, ponieważ dla mnie te urządzenia są bardzo wygodne. Wkład w reaktorze wymieniam raz na rok i te CO2 wymieniam co roku. Na tym się kończy. Po ustawieniu oczywiście. Miksy wody wapienne, zamykamy raz. To urządzenie powinny pracować wraz z reaktorem na zmianę. Reaktor dzień, miksy wody wapienne raz. Zazwyczaj jest tak, że chodzą kurwa jednocześnie po prostu. Tylko są ustawione na mniejszy przepływ. W tym urządzeniu trzeba zobaczyć i zobaczyć pana górniczek wydolę rękiem wapną, który zostaje po prostu rozpuszczony w wodzie EVO przez automatyczną dolewkę przy uzupełnianiu wody dodała wapną. Kolejne właśnie uzupełnienie jest różne pompy, właśnie metody balinga, tak zwane, to jest uzupełnienie płynami. Możemy połać gotowe płyny, możemy połać po prostu półprodukty, które są wpisane do człowieka. Można iść do sklepu, gdzie już jest gotowe płyny, na przykład wymieszane. Komputera akwarystyczne. Pania były najbardziej popularne. Te prawo pojedyncze jest najmniejsze, pania popularne, bo to tak wszystko od sterowania światłem, poprzez sterowanie pompami. No, cokolwiek sobie człowiek zażyczył, bo można podłączyć ten termin z drugiej strony świata, sprawdzić jak są parametry w danej chwili. To już jest sprzęt naprawdę dla tych, co nie mają, robić z pieniędzy. Sprzęt drobny, głowę rękawiczki. Polecam dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek alergie, bo niektóre kolorowce po prostu, znaczy akwarium morskie to jest jedna wielka wojna chemiczna. Każdy kolorowiec próbuje zniszczyć drugiego, konkurencja to karmi i o miejsce. Tak samo jest niestety na manipulator. Jak ten mniej w powiecie jest to? Każde włożenie rąk do akwarium powoduje zatrwienie wody. A taki manipulator, który sobie spokojnie, że się coś tam w stanie przewrócić koralowi, czy tego można sobie spokojnie ustawić. Pilce przydają się do używania rzeczy od wydobywania dzikich krabów ze skały, które przyjdą, po osadzenie drobnych szczerze koralowców. Stara karta, to warto się na tym troszeczkę poświęć. Najlepsza rzecz do czyszczenia szczerze. Żyletką można wykorzystać i czyścić magnetycznie. Jest to akwarium morski, rozdrobiony na szybach. Trzeba to zrobić przynajmniej raz w dzień, jeśli zaniedba, po prostu może mieć problem z wyczyszczeniem. Coś nie będziemy chcieli przy takiej ilości światła. To przykładowe zdjęcie z tego akwarium, które już powiedzieli na początku. Twarde, SPS, LPS, tylko kolejny się używał z SPS, LPS, SPS, i to jest najmniejszy koralowców, ale jest najmniejszy do utrzymania. Czy nie jest to piękne? To by nie chciał coś takiego. Jeżeli jest pytanie, jeżeli powiem, że założenie akwarium morskiego około 60 litrów, to jest koszt około 5000 zł, to mam nadzieję, że nie przestraszam. Oczywiście im większy, tym droższy. Po prostu trzeba mieć więcej żywej skały, która jest podstawą koncentracji biologicznych akwarium. Oczywiście wypełnienie zwierzętami, tak to powierzchnia większego akwarium jest mniejsze. Po prostu trzeba im więcej pamięć. Przy czym powiem, że koralowiec postępuje też. Trafią z malutkich szczepek w ciągu roku, w ciągu pół roku. Co do trudności utrzymania akwarium morskiego, porównuję to z utrzymaniem kolumny. Tu jest po prostu odpowiednia ilość parametrów, na które musimy patrzeć i tu nie korzeni. Czy jest pytanie? Co prawo mówi o handlu koralami?
znakomów jest coś takiego, że są po prostu sklepy, starają się w ministerstwie o CITES-y, że tak powiem, na poszczególne towary. Dostaje nam poszczególne ilości. I oni już mogą to sprzedawać dalej w sklepach, już dalej, że tak powiem, zezwolenia już nie przechodzą. Każdy może. Każdy, kto założy, że tak powiem, firmę, zgłosi się do ministerstwa, powie, że on chce handlować koralami i uzyska zezwolenie od nich i uzyska po prostu na ilość sztuk do zarobku. Nie ma problemu. A czy że własnego koralowania do koralniowego sprzedawać? Można sprzedawać. I ten wewnętrzny rynek praktycznie nie jest w ogóle kontrolowany. Kontrolowane są tylko w tej chwili sklepy akwarystyczne, właśnie na towar, które one zakupują z zewnątrz. Bo większość niestety koralowców tych jeszcze ciągle jest obiektywny, chociaż już powstają olbrzymie farmy koralowców i w morzach zakładane i sztucznie po prostu w halach. Są na przykład typowe takie łazenki, jeszcze można dostać w handlu z obu, ale większość 99% na przykład z tych łazenków w Europie jest z jednej farmy, która jest w Niemczech. To jest po prostu hala 100 metrów na 100 metrów, jest 1000 akwarii postawionych, są różne stany rozwoju po prostu popularne. Ja może tutaj dowolę o tych certyfikatach, bo jeśli jesteś w stanie dokumentować, że jest twojego akwarium, jakikolwiek, to nie musi być jako wymieszania certyfika morska, to może zrobić to, co chcesz. Jeśli jest to coś sprowadzonego, czytaje się to w całości, nie szczepkę, nie kawałek ryby, czy w sensie nie podobno to do rynek, no to trzeba mieć za nich papier, albo od kogoś, kto powód ryby. Że on ma zgodę na to, żeby jeżdżą do rynku. Skoro sami jest tego, że zazwyczaj się po prostu określi nas wymieniają szczepkami między sobą, jak mówisz, właśnie większe, ty to jest fajne, ja mam coś innego fajnego, wymienimy się na tej zasadzie. Oczywiście dużo ciągle się kupuje w sklepach, nie wolno inaczej nie idzie, bo skąd wziąć nowe okazje. Drugie, akwaryści morskie są naprawdę rozrzucone. No, ja w okolicy mam może na Śląsku, gdzie ja mieszkam w Zabrzu, gdzie jest oczywiście sklep z akwarystyką morską jeden. W okolicy mam nie wiem, 10 akwarystyk morskich. My jesteśmy rozrzuceni. Ja mówię w okolicy, to są następne miasta obok mnie. W samym Zabrzu wiem, że jest jeszcze. Następne pytanie, które się rzuca na usta. Jak przewieźć koralami na rozsądność? Ja powiem tak. Koralowcy normalnie od momentu na przykład wyciągnięcia sperm na Bali do sklepu są 48 godzin. Są przewożone każdy pojedynczy w worku w wodzie napompowane. Oczywiście nie odbywa się bez. Zawsze są strony. Ja tutaj na przykład przywoziłem po prostu te koralowce, co są u nas wystawione w naszym akwarium, tutaj gdzie jest pan. Po prostu w dużych wiadrach z dużą ilością. 3 godziny jechały, no tak powiem, dopiero się dzisiaj zrobiło. Tak naprawdę się tam kupowało. Czy to nie jest jeszcze to, co jest normalnie w akwarium? Stresu nie zamapały? No na pewno. Na pewno stres, bo na przykład pierwszy dzień jak zapaliłeś się, to się nawet nie wszystkie zamknęły. Dopiero po 2 godzinach już zaczęły się otwierać. To zauważyłem, że tendencje do zamykania się otwierane, zamykania otwierane. Tak, niesamowicie na przykład koralowce reagują. Ja mam takiego jednego koralowca, widzę, że on się zamyka, jeszcze się na przykład nie zmieniło ciśnienie, tak żeby poczuć, idzie w jeszcze nie, ja jeszcze nie wiem, że tutaj idzie, on już o tym wie. Jak widzę, patrzę na niego, on jest zamknięty, a coś się będzie dziać. Wyglądam za okno, a to na horyzoncie to jest wstrąbny. Przyjdzie burza, zmieni się ciśnienie, ktoś otworzy z powrotem. To są niesamowicie, że tak powiem, delikatne zwierzęta, trzeba ostrożnie z nim się zajmować. Że są dzieci, są naprawdę piękne, że to nie jest tanie wody. Wróćmy na to około światło. Jeżeli nagle podmieni światło, na przykład wymienię zwykłe jarzynówki na belaki, to nie zajdą wszystkie... To znaczy, zginąć nie zginą, ale na pewno przez miesiąc, dwa będę to odchodzić. Będą to odchorowywać niestety. Tak samo jeżeli na przykład ktoś ma świetlówki i pomieszczy coś takiego, lampy hakuliwa, kwestia morska się zmienia średnio co rok, a świetlówki trzeba co 3 miesięcy. Jeżeli się zmieni gwałtownie, że ktoś na przykład ma na samych świetlówkach, ma lampy hakuliwa,
zmieni wszystkie świetlówki na raz, za jednym razem. Dlatego relacje też odchodzą. Ile się wyświetla na dobę? U mnie się świeci 12 godzin. Czyli pierwsze i ostatnią godzinę świecą tylko te tak zwane superaktywne, czyli niebieskie świetlówki, a resztę świecą lampowane. Zdecydowanie się na Hakui, bo po prostu według mnie koszt jest mniejszy postawienia lampy Hakui niż 6 miesięcy zmienia świetlówki. Chociaż można sobie to policzyć, że ktoś ma im dostęp do, że tak powiem, dalszych świetlów, jeszcze coś. No to też zamiany świetlówki są duże. W zależności od firmy. To ja może pominąłem, ale jakie widmo jest? Jakieś konieczne konkretne? To znaczy... Po prostu kiedyś słyszałem coś takiego... Akwarystyka termalna się wykorzystuje światło od 10 tysięcy kelwinów w górę. Od 10 tysięcy kelwinów w górę. Czyli praktycznie takie one ledwo żółte, że tak powiem, przechodzące naprawdę niebieskie, nie? Praktycznie takie silne niebieskie. Ale jeśli chce się na przykład lampę Hakui 10 tysięcy albo 14 tysięcy kelvin, do tego się domiesza dwie super aktywniejsze światłówki, super te niebieskie, zimne, i dodaje już kristaliczny, czysty biały światło. To mówimy, że to taki czułek na jakiekolwiek zmiany, a to przecież światło nie jest takie naturalne. Światło nie jest naturalne. Ja miałem tutaj na przykład taki moment, że z okna zaświeciło światło słoneczne do akwarium. Korelacja się momentalnie napompowała i to światło. Momentalnie. Znaczy one u mnie są przyzwyczajone do tego, że godzinę dziennie przychodzi po prostu promień światła przez cały akwarium, mają zamiast tak zrobić. Tak mam na prostu. Że w tym momencie po południu już przez zachodzące słońce przejdzie przez godzinkę sobie przez cały akwarium. Więc one w tym momencie to godzinkę się wykręcają wszystkie strony światła. A pan nic nie mówił, że jeszcze dom trzeba dobudować. Słucham? Pan nic nie mówił, że dom trzeba dobudować. Ja wybudowałem dom, bo po prostu miałem taką możliwość, że mogłem dostawić sobie prawie 400 metrów. Jakbym mieszkał w bloku, pewnie bym dalej siedział 30 metrów. Bo to w zależności od możliwości mieszkania można postawić tak jak można postawić taką na dorawkę koło. To też się da utrzymać, bez problemu. Tylko cierpliwość, może tak powiem, patrzenie na organizm jako na rachunek, bo jest jeszcze przez zmiany parametrów. I potem jeszcze jest coś takiego, w akwarium dzieje się coś złego naprawdę szybko. W ciągu godziny, na przykład miałem ponad 2 godziny, straciłem zwierzę na 300-400 zł kiedyś. Tylko z powodu braku, bo nie było cyklu nocy. Światło było, słońce świeciło z nocy. Na to są niestety bardzo proszę. Teraz Same ryby. Dajmy odpieniarz, bo niestety ryba to jest niesamowity producent NO3. Im więcej się karmi, to więcej, że tak powiem, tego. Odpieniarz to częściowo ryby. Do tego, jeżeli będzie na przykład złoże zraszane z żywej skały, ja myślę, że to bez problemu, przy odpowiednim zachowaniu, że tak powiem, wielkością proporcjonalnie będzie to funkcjonować. Sam odpieniacz plus no, można na przykład zastosować biopalę, można zastosować podruszoną żywą skałę. Czyli teraz jakiś się w akwarystyce polskiej odchodzi od biopali po lewo, że tak powiem, zabrudzenia i nagle wybuchała bomba, że tak powiem, biologiczna. W ciągu na przykład takiego czasu nie wiadomo co się dzieje, nie masz tego domu, nie wszystko. Nie wiadomo czy. Tak samo niestety jest z akwarystyką, czy z żywą skałą. Mówię pewne rzeczy w środku, bo jest filtratorem biologicznym. Na przykład Stasia Kaleś mówią, że co jakiś czas po prostu wymieniać jakiś procent żywej skały, wprowadzić nowe szczepy bakterii, które już obumarły, żeby się zajęły, że tak powiem, dalszą tą filtracją, które przejdą z powrotem na następną skałę, która już jest. Ile czasu trzeba czekać, żeby takie akwarium dojrzało? Tu jest różnie. Po wsadzeniu żywej skały, że tak powiem, do solarium miesiąca nawet do pół roku. Testy, badać, że tak powiem, testy, że
1-3-0 można zacząć powolutku, naprawdę powolutku wprowadzać zwierzęta. Nie od razu iść, kupić cały bok z koralowcami, tylko wsadzić na przykład na początku jakieś koralowce miękkie, 2-3 sztuki, zobaczyć jak się zacznie. Jeżeli po miesiącu, dwóch nic się nie dzieje, można wprowadzać kolejne. Koralowce twarde zazwyczaj się wprowadza nie prędzej niż po pół roku, a wtedy tylko po roku, to są po prostu... Jak często pana koralowce podróżują? Teraz pierwszy raz. Ale mi się to będzie więcej. Chyba będzie dobrze, jak pan podróżuje. Myślę, że będzie dobrze. Po prostu duża ilość wody, miarę szybko byśmy przejechali, to zawsze to 20 km, więc nie ma tak średnio. Zostało to postawione w ten sam dzień, te akwarium, że tak powiem, wyciągnięte te zwierzę, tak to trzyma. Faktycznie natychmiast, jak tu przyjechał, to rzuciłem jako powierzchnię, akwarium stawiamy wodę, żeby to pokazało. Może się będzie na czym, które mnie postawiło, które stało, które przychodziło, które się kontrolowało, które było wodę, które było wodę. W momencie jedyną rzecz, którą tam wsadziłem, to był wtedy po prostu mechaniczny zgąb, bo żywa skała zawsze pyli jakieś resztki. Zawsze z nim coś wypada, jakiś piasek, jakieś takie drobne rzeczy. Wytrzymało, więc od praktycznie środy do południa, żeśmy to tutaj wstawili, ja rozumiem, to był pan list, nie licząc wyczyszczenia szybko. I wygląda tak. Myślę, że dobrze. Pytać. Jeżeli ktoś ma jeszcze pytania, to proszę pytać. Powiem, że w chwili obecnej akwarystyka morska staje się coraz popularniejsza i coraz tańsza. Ja zakładałem pierwsze akwarium morskie, to może 10 lat to większe. Tak wystawiałem tego 30 lat, od razu czysto. Teraz już można sobie pozwolić na większe zbiorniki. A jest pan akwarium? No, nawet 20 metrów wody. Jest problem z doświetleniem. Trzeba w tym momencie... Świetlówki w tym momencie nie dają. Tylko żarniki akumuli, to jest na przykład 400-watowe i większe. One muszą po prostu na dnie, tam gdzie będą na przykład starte koralowce, tam musi być 0,7 W. Po prostu musi wyglądać. Żeby to dochodziło, to musi być naprawdę dużo mocy. W akwarium morskim ta woda się wydaje, ona jest taka przejrzysta, czysta. W rzeczywistości ta naprawdę jest normalna akwarium morskim. Cały czas coś wpływa, jakiś drobny mikroorganizm, to wszystko zatrzymuje się. Dobra, jak z tego teraz można to zająć? Czy taki żarnik 400 W? No, może to dłużej jest. Pana mówię, to stoi tam z tego momentu, takiego ładnego urządzenia, w ziarnku, podaje taki ładny słuch. Ale dobrze, że jest spirytus. W tej chwili tam sobie kuba spirytus zmieszany sobie jeszcze. Dobre to nawet. Takie urządzenia można kupić za stosunkowo nieduże pieniądze. Wykorzystuje się to przy naprawdę dużych akwariach. A takie malutkie nanorawki można po prostu składać za pomocą zwykłego wentylatora komputerowego. Pan ma 400, tak? Prawie 400. No i co, tak się grzeje praktycznie? To znaczy, u mnie się to nie grzeje, bo jak ja latem nie otworzę okna, to ja mam 19 stron. Mam tak zaizolowany. U mnie grzałka latem chodzi, a siłą grzałka przestaje chodzić. Ale kolega na przykład mieszka w kamienicy i on po prostu był zmuszony kupić chłodziarkę, bo już domowe sposoby, typu butelki zamrożone z wodą do supa, w zadaniu nie dawało po prostu rady, ani wentylatorów. Bo akwarium dostawało 27, 28, 29 stopni, powyżej 30 stopni Kelwina po prostu. Przy czym, jeżeli to jest poprzez poświęcony moment, oczywiście przeżyje, ale one odchodują to zawsze. Potem przez miesiąc, dwa, czasami trzy, kolor jest zamknięty i sobie ruszać w pojęciu, wygląda praktycznie na martwo. Jeszcze jedno, a jak miał 3,5 tysiąca litrów, jakie by pan grzał, żeby zdobyć? To już chyba jakieś przemysłowe grzałki, bym prawie wie. Ja mam w tych prawie 375 litrów, mam 300 W. No to teraz miałem kilka miejsc. Można kilka wsadzić w różne miejsca, żeby to ciepło się bardziej rozprowadzało. Albo w miejscu, gdzie jest na przykład stały przepływ wody. Są grzałki tak zwane przepływowe, kiedyś miałem zastosowane, że po prostu w górze PCV była wsadzona grzałka, także w górze tylko główna część z tego ostatnio można było ustawić i film po prostu przepychał wodę przez tą grzałkę i cała woda, która przepływała przez akwarium, trzeba po prostu przez tą grzałkę przepychać. To było zmiernie po grzałkę. Nie, że fabrycznie tak. Nie, to była moja własna samochodka, po prostu zrobiona z
zrobił BCV, kilku skrętek, to troszeczkę silikonu wydzielił. Czyli trochę wyobraźni. Troszeczkę wyobraźni. Czemu mówię, można zrobić, można stosować filmowe lampy, można zrobić sobie taką lampę samą z woluwaka 500-watowego, a taki lampy 50-watowy. Elektronikę całą, którą się kupuje praktycznie w całości, wyrzucić na kabel z zewnątrz, to w ogóle to nie się nie zacznie się gdzieś ładnie skupła, nie będzie to szpecić, to trzeba zrobić. Można kupić zwykłą przemysłową lampę haku i wsadzić po prostu żarnik akwarystycznie, ona będzie spełniać dokładnie te same zadania, co taka kultura, że tak powiem, nie. Jakie stworzenia możemy wsadzić do takiej nanolawki, powiedzmy 15-litrowej? Taka 15-litrowa. Oczywiście koralowce miękkie, jak najbardziej z koralowcami twardymi już bym uważał, chociaż też się da, mogę jakieś łatwe gatunki, antiopor, które szybciutko rosną, są stosunkowo odporne. Akropory już można zapomnieć w ogóle, bo to jest naprawdę delikatne stworzenie. Żadnych kufiałów. Kufiały to naprawdę od 200 litrów i w ogóle. Choćby z tego względu, że odpor, jeżeli coś nie pasuje, to po prostu się przemieszcza i zaczyna marzyć na koralowce. No nie ma miejsca, gdzie się przemieszcza, to właśnie po prostu. A z rybek można mam takie gatunki bamby, które na przykład osiągają więcej niż 3-4 cm. Są takie ładne gatunki, które żyją w symbiozie z krewetkami. Jest krewetka, która buduje domek w piasku, wyjmuje akwapę i odejmuje przynosiłka. Taka parka jest niesamowicie, że tak powiem, zabawna w obserwacji, kiedy one wchodzą. Krewetki są zazwyczaj praktycznie ślepe, cały czas czubkiem. Mówią, gdzie jest ta babeczka, nie? Jak babka się ruszy, to na piśmie z momentami mieli okaz znikają w ciuszu. Inne z grupy gobiton, to jest na przykład pilny koralowcu. Siedzi sobie taki na koralowcu i pilny. A spróbuj się zbliżyć, to zacznie cię kręcić. Naprawdę. Taka malutka rybka, ja tak biorę. No, oczywiście nie zrobię z starszego, mam zagrubą skórę, żeby cokolwiek nie zrobię. Mam w akwarium właśnie takiego gobidonka, to on potrafi siedzieć miesiąc w jednym koralowcu i się ruszy tylko dlatego, że ja rzucę jedzenie na akwarium. Karmimy praktycznie tylko muszkami. Artemia, jaja, grabi, można różnego typu dla koralowców jakieś taką drobniutki pokarmić, które nie robi. Ale jej gotowe preparaty znaczy w tym momencie nie plankton, zooplankton, nie witamina. Na hodowlę całą, są tacy. Kupuje się szczepy fitoplanktonu, świetlówka, troszeczkę morskiej wody, dużo światła, zaczyna rosnąć. Można to karmić zooplankton, podawać to akwarium jeszcze. Efekty są niesamowite, efekty są takie jak w przypadku. Koralowiec nie śpi, dzień się odżywia za pomocą fotosyntezy z symbiotycznych glebów, a w nocy odżywia się za pomocą łapanek planktonu. Te wszystkie malutkie komórki, to po prostu małe, są małe komórki, żeby wyłapać. To jest jeszcze pytanie na to. Dziękuję. Słyszałem dość dużo. Dziękuję bardzo.